Cześć. Dzisiaj odwiedziłem Wojtka w Sajtłanie, żeby zawieźć mu trochę swoich płyt. I z tym miejscem kojarzy mi się cały czas niezmiennie jeden polski artysta, producent, którego miałem zaszczyt poznać i wydać, czyli Jacek Sienkiewicz. Pociąg wydał płytę Jacka Sienkiewicza w 2015 roku, ale ta nasza znajomość jest trochę dłuższa. Przygotowanie materiału na tą płytę zajęło kilka lat, ale to nie dlatego, że Jacek nie wiedział, co ma zrobić. On wiedział bardzo, bardzo szybko, co ma zrobić, tylko po prostu to był znowu jakiś taki kryzys, że nie miałem w jaki sposób tego wydać. I to zbieranie środków trochę czasu zajęło. To, co wtedy u niego usłyszałem, zaskoczyło mnie o tyle, że bardziej spodziewałem się od niego takich klimatów techno, elektroniczno, ambientowo, abstrakcyjnych. Znaczy nie techno, bo na to się nie umawialiśmy, ale raczej myślałem, że to będzie coś w rodzaju takiego ambientu. Dlatego, że on mniej więcej od chyba 2013 roku, czyli od tej płyty z Atomem, Wagner, zaczął po prostu publikować te swoje nagrania, nazwijmy to ambientowe nagrania, gdzie ten rytm nie miał aż takiego decydującego znaczenia. W jego muzyce nadal ten rytm jest istotny, nawet na tych płytach techno i nawet na tej płycie Instinct. Natomiast nie ma to takiego charakteru oczywistego i nie jest taki wyraźny. To raczej są jakieś powtórzenia, takie powtarzające się plamy dźwiękowe, a nie bity. Tak jak powiedziałem, przygotowanie tej płyty zajęło jakiś czas, kilka lat w praktyce. Natomiast on miał bardzo dużo przygotowanych, ciekawych propozycji i był to po prostu urodzaj, jeśli chodzi o wybór. Od takich dźwięków, które były field recordingami, które na przykład pochodziły z jakiejś fermy indyków. Było to przerażające, jak on to w dodatku zrobił, przetworzył w swoim studio na Oleandrów. Było to naprawdę mocne. Znaczy on ma naprawdę niesamowite takie zdolności i niesamowitą muzykalność w tym wszystkim. Nawet jeśli zawsze sobie tak myślałem, że ta muzyka techno to właściwie to tylko rytmy i tak dalej, to jest wyjątkowo, to bardzo dobrze potrafi wszystko udźwiękowić. No i wybraliśmy cztery utwory. Płytę Jacek nazwał Instynkt. Te cztery utwory są w zasadzie epką, ale też są w taki sposób pomyślane, że można słuchać ich na dwóch prędkościach. To nie jest jakiś specjalnie taki nowatorski zabieg, natomiast no jest to fajne, ciekawie się tego słucha na pewno właśnie w ten sposób. Ta muzyka i tak bez tego, nawet poprawnie odtwarzana, jest wielką tajemnicą i jest zagadką nie tylko dla fanów Jacka, nie tylko dla fanów muzyki elektronicznej, ale myślę, że w ogóle ona ma takie wszelkie znamiona, żebym tego nie wartościował, ale takiej udanego eksperymentu, muzyki eksperymentalnej. Dlatego, że punktem wyjścia są te wszystkie takie dźwięki, powiedzmy, klubowe, jakiś Outek, Boców Kanada, tego typu rzeczy. A kończy się to gdzieś w obszarach muzyki współczesnej, muzyki konkretnej, albo muzyki takiej, bym powiedział, dla której inspiracją był na przykład Yannis Xenakis. Jacek jest szalenie osłuchaną osobą, a potrafi sobie ze wszystkim nie tyle, że bardzo dobrze radzić, tylko ten rezultat, który on osiąga, jest zawsze powalający i zawsze bardzo taki osobisty i odrębny. To znaczy nie da się go z nikim, moim zdaniem, pomylić. I nawet jak ja mogę powiedzieć, że ta płyta trochę mi się kojarzy właśnie z Otek, czy z takim na przykład, nie wiem, Arcane Device, czy z takimi brzmieniami i takimi klimatami tych serii Composer Recordings czy Pogusa, no to i tak nie da się tego opowiedzieć, to po prostu trzeba posłuchać. Płycie towarzyszy teledysk Dobra Wyborkały, który właśnie fajnie podkreśla charakter tej muzyki i myślę, że stanowi jej taką esencję.
są takie rozpadające się jakby cząstki, trochę jak z rozpadającym się wszechświatem, jak z rozpadającymi się jakimiś kosmicznymi skałami, nie wiem jak to nawet nazwać. W każdym razie wygląda to wyjątkowo malowniczo i w ogóle ta muzyka jest dla mnie bardzo malownicza. Ja pamiętam taką recenzję, gdzie jeden z recenzentów napisał, że to jest muzyka, to jest pierwsza płyta Jacka, która z 2D przechodzi do 3D. Jest tu tyle interesujących warstw dźwiękowych, że nawet jak na tak krótki jakby czas trwania tej płyty, ona w pewnym momencie staje się bardzo taka trudna w odbiorze. Znaczy ma formę pozornie przystępnej elektroniki, te dźwięki i te jakby częstotliwości, te pasma nie są jakoś szczególnie niemiłe dla ucha, ale z racji tych nagromadzonych szczegółów, no, słuchacz wchodzi w dźwiękowy labirynt, z którego musi sobie jakoś poradzić, żeby wyjść i nigdy się to moim zdaniem nie udaje za pierwszym, za drugim razem. Co więcej, kiedy wracam do tej płyty, to mam wrażenie, że w ogóle słucham jej na nowo i jakbym jej nie znał, jakbym jej nie słuchał wcześniej kilkadziesiąt albo kilkaset razy. YouTube mi pokazuje, że to jest chyba 41. film. I to aż dziwne, że dopiero teraz zrobiłem ten film o Jacku, ale to tak chyba musiało po prostu być. A Jacek to również inna moja znajomość, późniejsza, którą dzięki niemu poznałem, czyli Jurek Przyździecki i ten jego duet Tumulchens. Jurek używa zupełnie innych środków niż Jacek. To jest całkowicie inna muzyka elektroniczna, ale te dwa przykłady pokazują najlepiej moim zdaniem, jak ten rozbieg, jak ta przestrzeń w muzyce takiej, nazwijmy to postklubowej, może być szeroka i może być autorska. Te dwa nazwiska, Jacek Sienkiewicz i Jurek Przyździecki, jeszcze Michał Wolski, ten, który Jacka też wydaje płyty, taki bardzo interesujący elektroniczny twórca. Moim zdaniem najlepiej pokazują tylko już na naszym takim podwórku tej sceny poklubowej, jak ta muzyka potrafi wspaniale zaskakiwać. Dziękuję bardzo.